dla jednej drugiej strony. Szczególnie z Moderem jest, jak sam mówi trener Żuraw, gra płynniejsza, nieco bardziej i z Jóźwiakiem może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Tak, tutaj w ogóle sporo możliwości, jest to możliwe. Moder, dośrodkowanie, jest zgranie piłki głową. Takie precyzyjne, w punkt można powiedzieć. Piątkę w linii środkowej. Wielokrotnie już pokazał, szczególnie w tej... Tak to się układa w tych pierwszych minutach. Na razie Lech czujny. Moder. Ramirez, raz jeszcze Jakub Moder, tym razem... Przepraszam, Śląska. Było dużo miejsca. Próbował tam zagrywać Szatka. Ilość minut, nawet nie meczów rozegranych, tylko po prostu minut. Wspomniałeś o tym, że od czerwca, przepraszam, od grudnia. Od grudnia. Przy 14 bramkach, tak więc jakbyśmy popatrzyli na tych obrońców, bocznych obrońców, które zatrzymać, nie wiesz jak sobie ją zagrać, czy mocniej, czy... W wodzie, stając w wodzie i tutaj... Bojki, no i piłka się zatrzymała tuż przed graczem Śląska, chyba Kamińskiego. Moder. Ale pierwszy błąd też... Strzela na bramkę, Putnocki łapie. Brawo. Zdecydowanie w takich momentach. No pewnie żal kibicom Lecha Poznań, że będzie w tym klubie tylko do końca tego sezonu. No chyba, że dojdzie do jakiegoś całkiem niezły mecz, w którym sporo dzieje się. Wyjechała z wyjazdu bez zdobyczy bramkowej. Śląsk kiedyś strzela we Wrocławiu gola, nie przegrywa, brakuje teraz, jeżeli miałoby się to powtórzyć w meczu z Lechem, ale to teraz to Lech na razie rozdaje karty i nie wydaje się też, że zacznie ten zespół, bo to nie jest w DNA. Ustawiony jednak był Szatka, z lewej strony szerzej ustawił się Exposito. Dobrze rozegrać. Strata Mączyńskiego, ale też troszkę chaosu w szeregach Lecha Poznań. Iba. Jeszcze raz Kamiński, Moder. W piłce Michał Chrapek, Mączyński. Exposito. I rzut rożny. Piłka na pole karne. Krótkie zagranie do Mączyńskiego. Mączyński, próba dośrodkowania. No, nieporozumienie mieliśmy, że to... Chyba jednak Moder, tak. W końcu Moder na dalszy słupek. Exposito. Mówiliśmy, są piłkarze z jakością i tą jakość na razie widzimy. Chety też i jemu ta piłka. Ramirez widzimy kolejny raz. Taki zawodnik, który natychmiast potrafi wybrać najlepszą opcję, jeżeli chodzi o... Tak samo rozegrany jak ten pierwszy Moder na pole karne. Się nie kończyły strzałem. Teraz znów krótko rozegrany. Bez jakby początkowy... Zgłębi troszeczkę i odciążył Tibę w tym, co najczęściej robi, czyli w tym rozegraniu, szukania gry na skrzydłach. To też jest istotne. Moder, dobre rozegranie. Piłkę. Ale czuli też zawodnicy Śląska, że ta piłka... Ale nie wiem, czy po prostu nie zagrał za późno Tiba, bo... Skupił się na grze, bo na razie ona mu bardzo dobrze do tego momentu wychodziła. Moder, wrzutka, zamyka tam na... Także strata. Uważanie. Jeżeli chcesz... Moder. Jóźwiak. Moder. Jeszcze raz Moder. Płacheta, niedokładnie. Druga już taka no dość łatwa. Chyba picha. A Pedro Tiba. Bardzo mi się dzisiaj podoba, jak funkcjonuje środek pola. Ta wymienność pozycji Ramirez, Tiba, Moder. Moder. Momenty, kilka dobrych wypracowanych akcji przez Krzysztofa Mączyńskiego. Mieliśmy dwie interwencje Mikiego van der Harta. Popatrzmy, wciąga tutaj Lech Śląsk. Markowicz rozpędza się, zagrywa. No i jak zareaguje Lech Poznań, który w drugiej połowie? 80. Druga minuta. Jakub Moder! 2-1. Lech prowadzi. Chylisz szale zwycięstwa na swoją stronę i raptem dostajesz bombę drugi raz. Trochę było. Na dodatkowy czas można liczyć, ale teraz wychodzą. Z jednej i drugiej strony są ciekawe akcje, ciekawe rozwiązania i... Rzut rożny. Jakub Moder. Widocznie już jak w drugiej połowie, trzeba powiedzieć, jeden z takich zawodników Lechu, który nie rzuca nam się w oczy. Fajniejsze, że jeden, drugi zespół do samego końca walczy o pełną pulę. Moder. Tutaj z prawej strony Jakub Moder. Ma trochę swobody, goni go Bergier. I Moder wyjeżdża z piłką za linię końcową.